Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu sesji, jak co dzień, dla wszystkich, którzy chcą szybko dowiedzieć się, co tak naprawdę w trawie piszczy, co się wydarzyło na giełdzie w dniu dzisiejszym, jakie były informacje, jakie są kursy na poszczególnych indeksach, czy to też jeżeli chodzi o krypto, jak to wygląda na tym rynku w chwili obecnej. Tak więc zapraszam Cię oczywiście na podsumowanie sesji, a ja jak zwykle proszę Cię o komentarze, gdyż myślę, że wszyscy, którzy zapoznają się z tymi materiałami, bądź będą się zapoznawać, jak najbardziej chcą też poznać Twoje zdanie. A w ramach tutaj podziękowania oczywiście zostaw łapkę w górę, kliknij subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby to grono naszych widzów wtajemniczonych się powiększało. Ok, przechodzę od razu do informacji. Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł 59%. To jest materiał, któremu poświęcam to nagranie, które możesz już znaleźć na moim kanale. Tak więc, jeżeli jesteś ciekawy całości tego artykułu, to oczywiście tutaj odwołuję się do tego nagrania. Obejrzyj go sobie i będziesz mógł na spokojnie sobie go przesłuchać. Nawet nie musisz go czytać, gdyż tutaj dokładnie zapoznaję cię z treścią tutaj tej informacji. A myślę, że naprawdę warto wiedzieć, kto tak naprawdę pociąga za sznurki na GPW i kto rozdaje karty, jeżeli chodzi o obroty. Bardzo ważna informacja odnośnie Warsaw Game, czyli spółki gamingowej, odnośnie ogłoszenia daty premiery symulatora. Tutaj symulatora pszczoły, która odbędzie się 14 listopada 2019 roku. Tak więc bardzo ciekawa informacja, która oczywiście miała wpływ na kurs spółki, co oczywiście będziemy mogli widzieć za chwilę na podsumowaniu. I oczywiście też zapowiedzieli na Gamescom, który właśnie trwa w Niemczech, czyli drugie największe targi gamingu na świecie po E3, że zapowiedzieli już pracę nad kolejnym dużym projektem, czyli tutaj, tak jak widzisz, Bali Giants, tak więc to będzie następny duży projekt Bali Giants, jeżeli chodzi o studio Warsaw Games. Tak więc jestem ciekawy właśnie, jak to też będzie wyglądało, a na pewno przełoży się też na wyniki finansowe tej spółki. Ciekawa również informacja, że Trump odwołał swoje spotkanie z premier Danii, która tak naprawdę chyba nie potraktowała zbyt poważnie tej jego woli, chęci zakupienia tutaj Grenlandii, że Trump to jest przede wszystkim biznesmen i gościu, który dobrze wie, co robi, to myślę, że tutaj też daje im dużo do myślenia tym, że odwołuje jednak tą wizytę. Wiadomo, złoża naturalne, jakie tam mają miejsce, po prostu są na takim poziomie, że jemu to po prostu się biznesowo składa, klei. Myślę, że to będzie szachmat, jeżeli w ogóle kiedykolwiek dojdzie do tej transakcji. Też ciekawa informacja, bo KGHM ogłosił swoje wyniki, akurat ci je podaję z Twittera. Tak więc produkcja miedzi plus 19% za pierwsze półrocze, czyli 2019 roku. Oczywiście EBITDA 7% na plusie, przychody plus 19%, zysk netto 59%, tak więc kosmiczny. Wynik, nakłady inwestycyjne plus 35%. Jak będę miał czas, to również tutaj poświęcę może jakieś nagranie odnośnie zapoznania się szczegółowo z tymi wynikami, tutaj z prezentacji korporacyjnej. Może zobaczymy, co z tego dobrego wyniknie. Hex będzie darmowy token rozdawany dla wszystkich, którzy posiadają Bitcoina. Tak więc, jeżeli posiadasz Bitcoina, to będziesz mógł otrzymywać niedługo Hexa. Oczywiście gdzieś na bieżąco też będziemy śledzić ten projekt. Warto się gdzieś tutaj z nim zapoznać. Link oczywiście masz i w komentarzu, i pod spodem w tym nagraniu, aby już się gdzieś tutaj przygotowywać do tego. Możesz kliknąć i zapoznać się z tym projektem. Myślę, że bardzo ważne dla wszystkich, którzy gdzieś posiadają swoje Bitcoiny. Jeżeli mamy dostać coś za free, to dlaczego mamy z tego nie korzystać? Jeżeli holdujesz Bitcoina, to jak najbardziej warto. Jeżeli chodzi właśnie o Bitcoina, zanim przejdziemy do poszczególnych krypto, to dzisiaj indeks strachu naprawdę wygląda na ciekawym poziomie, bo tutaj 11%, tak więc wszyscy, którzy gdzieś są zapakowani w krypto, strach już nimi szarga, extreme fear, tak więc no jest ciekawie, bo mamy do czynienia z dużymi spadkami na Bitcoinie i właśnie teraz to możemy zobaczyć. W chwili obecnej to już jest 10 tysięcy dolarów za sztukę. Nadal stopa jest dodatnia, jeżeli chodzi o przetrzymywanie Bitcoina, tak więc 30 dni 3,41%, 60 dni 5,35%, 120 dni 4,73% i 252 dni 3,98%, tak więc nadal Bitcoin, można powiedzieć, jest tutaj zyskowny w tym roku. Tak więc to
jeżeli chodzi akurat o Bitcoina, jeżeli chodzi o w ogóle o krypto, to w chwili obecnej, jak widzisz, właśnie Bitcoin lekko ponad 10 tysięcy, chociaż oczywiście mieliśmy tąpnięcie na znacznie niższy poziom dzisiaj, poniżej 10 tysięcy, i leci on dzisiaj o 6% w dół. I oczywiście, jeżeli Bitcoin Król leci w dół, no to wszystko inne ciągnie za sobą. Tak więc w topowej dziesiątce na CoinMarketCap mamy również silne spadki. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to tak naprawdę w czołowej setce mamy tylko 5 tokenów, które są na plusie. To też o czym świadczy. Czy pozostała jest duża słabość na tym rynku? RIF token tylko 5% na plusie, Bitcoin 3,90, Redcoin delikatnie na plusie. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Agretia traci dzisiaj prawie 20%, Tren 12%, Hedge Trade 11% i pozostałe tutaj krypto, tak jak widzisz. Tak więc no dzisiaj dosyć negatywny sentyment na tym rynku, ciągnie wszystko w dół. Tak więc tak wygląda topowa setka, jeżeli chodzi o rynek krypto na CoinMarketCap. Jeżeli chodzi oczywiście o rynek giełdowy, do którego teraz przechodzimy, to dzisiaj obroty na giełdzie wynosiły 561 milionów 329 tysięcy 722 złote. Jeżeli chodzi o ilość transakcji, to było to 65 300 sztuk. I możemy po tej informacji oczywiście przejść do poszczególnych wyników. I mamy tutaj tak, jeżeli chodzi o gaming, tak więc to wszystko, co rozgrzewa inwestorów, jeżeli chodzi pod kwestią stopy zwrotu, to właśnie Warsaw jest numerem 1 na bardzo ciekawym obrocie, jak na Warsaw ponad pół miliona, 414% do góry. Informacja czyni cuda. Na tym rynku TS Games 10% do góry, 1,5 miliona obrotu, też bardzo ładnie. Pozostałe spółki gamingowe, jak widzisz, zresztą tutaj nawet mamy Króla na plusie, 238 zł w chwili obecnej kosztuje jedna akcja CD Projektu. Dzisiaj rośnie o niespełna 1, ponad 0,6%, 45 milionów obrotu, tak więc mały obrotek na CD Projekt, ale że TS Games rośnie, CD Projekt rośnie, to oczywiście V Games również idzie do 2% do góry. Jeżeli jesteś ciekawy, jakie spółki wchodzą w V Games, to pod każdym przeglądzie tygodniowym, który ukazuje się w każdą niedzielę, pod spodem w opisie masz zawsze wszystkie spółki gamingowe wymienione. Jeżeli chodzi o największe spadki dzisiaj na gamingu, to najbardziej poleciał Falcon 21%, tak więc bardzo duża zrzutka na 6 tysiącach obrotu. PB Games poleciało 5%, One More 5%. I pozostałe tutaj spółki, tak jak widzisz, jeżeli chodzi o obroty, to poza CD Projektem Bloober dzisiaj wygenerował bardzo ładny obrót. Tak więc widzimy, że ta zrzutka już trwa drugi dzień z rzędu pod premierę, 2 miliony 300, czyli realizacja zysku zaczęła się w tygodniu przed premierą. Ciekawe. TS Games 1,5 miliona obrotu, Farm 51 prawie milion 900 tysięcy, 11bit 694 i pozostałe spółki gamingowe, tak jak tutaj widzisz, tak więc jest w czym przebierać, jeżeli chodzi o płynność. Jeżeli chodzi o indeksy dzisiaj, to V Games jest numerem 1, niekwestionowanym, bo jak widzisz potem to są bardzo nieznaczne tutaj plusy. Jeżeli chodzi o indeks blue chipów, czyli WIG20 dzisiaj traci nieznacznie o 0,2%, 2105 punktów w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o MWIG40, traci blisko 0,6%. I oczywiście, jeżeli chodzi o SWIG80, do chwili obecnej jest jedynym indeksem na zielono z tych głównych, to jest 0,4 na plusie. Największe spadki należą do górnictwa, 2,6%. Jeżeli chodzi o indeks blue chipów, tak więc już przeglądamy, które spółki dzisiaj dały najwięcej zarobić, a które najwięcej poleciały. Tak więc Dinopol dzisiaj w dalszym ciągu ciągnie do góry blisko 2%, CD Projekt 1,62 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, największe spadki dzisiaj na Playu 3,73, KGHM 2,73, pomimo pozytywnych wyników mamy negatywny sentyment na KGHM, Tauron 2,22 obroty, 76 milionów na PKO BP, KGHM 65 milionów, PZU 52 miliony, tak więc to są wyniki, jeżeli chodzi o obroty. Pozostałe spółki, tak jak widać, tak więc płynność na WIG20 jak najbardziej jest. Zerknijmy teraz na indeks średnich spółek, czyli MWIG40. Nas interesuje największe wzrosty Getin Noble, tak więc Getin się dzisiaj mocno odbił na ponad milionowym obrocie, 11% do góry, bardzo ciekawe. Nie było żadnych informacji szczególnie, które mogły na to wpłynąć. Cały holding Getina rośnie o 4,7, Eurocash 3,76, też na znacznym obrocie. Jeżeli chodzi o największe spadki dzisiaj na MWIG-u, to Grupa Azoty poleciała 2,6%, Trakce 2,5%, Kernel prawie 2,5 obroty.
Kernel właśnie jest numerem 1, 6 milionów przebite, 6700, Millennium, potem 3600, Enea 3, 203 miliony, handlowy. Zerknijmy na małe spółki, czyli ESWiG 80, co tutaj nam ciekawego dzisiejszy dzień przyniósł. TS Games numerem 1, 10%, tak więc bardzo ładnie. Polnord 7%, Baho Holding 4,58%. Największe spadki: OAT 7% w dół, PKBEX 4,84%, Toja 4,17%. Obroty 1,5 miliona TS Games, Rafako 920 tysięcy, PKBEX 489 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc na ESWiG 80 zawsze też coś ciekawego znajdziesz godnego swojej uwagi. Jeżeli chodzi o indeks wszystkich wilków z Wall Street, tak więc spółki groszowe, na znaczniejszym obrocie tutaj mamy M4B, spółkę 22 tysiące, 19% do góry, bardzo ładnie. Warsaw właśnie 14% na ponad pół miliona. Również tutaj Broadgate rośnie 11% na 17 tysiącach, też bardzo ciekawy obrót. Jeżeli chodzi o największe spadki na New Connectie w dniu dzisiejszym, to przedstawiają się one następująco. 6 tysięcy na Falconie obrotu i 21% straty. Z większych obrotów tutaj Telhorse 8,53, 13 tysięcy na minusie i pozostałe spółki, tak jak tutaj możesz zobaczyć, w zależności oczywiście od obrotu. Pamiętaj, że to są spółki groszowe, tak więc te obroty też są zupełnie inne i tutaj inną strategią musisz się kierować, jeżeli chodzi o dobór spółek do portfela tego bardziej ryzykownego, bo wiadomo, że New Connect to są spółki o zupełnie innej charakterystyce. Tu masz obroty, jeżeli chodzi o New Connect, przeglądam, przewijam je. Jak widzisz, no, w zależności od tego, jaki kapitał chcesz położyć na stół, myślę, że znajdziesz i odpowiednio dobierzesz sobie spółkę właśnie z New Connectu. Wiadomo, że te obroty są zupełnie inne niż na głównym parkiecie i właśnie teraz przyglądnijmy sobie szeroki indeks. Zerknijmy, co tam na WIG-u dzisiaj piszczy. IBSM 43% do góry na bardzo nieznacznym obrocie, ale z takich znaczniejszych to Getin Noble właśnie 11, TS Games 10, tutaj nieznaczne obroty. Na znaczniejszych mamy Unimot na 7% plusie, bardzo ładny wynik i pozostałe spółki, tak jak tutaj możesz widzieć. Zresztą zaraz zerkniemy na wykresy Getinu, oczywiście w horyzoncie tutaj długoterminowym. Zobaczmy, jak tam to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o spadki dzisiaj na WIG-u, to dzisiaj możemy zobaczyć tak, na nieznacznym obrocie Elkop, Adiuvo 7% w dół, OAT 7% w dół i Sunex 7% w dół i pozostałe spółki, tak jak tutaj możesz zobaczyć, ze znaczniejszych obrotów to Bumech poleciał 5,58, jak również PKBX się od razu tutaj wyróżnia, 4,84, Toja 4,17. Jeżeli chodzi o obroty, no to jak najbardziej na polskiej giełdzie zawsze dla inwestora indywidualnego coś ciekawego się znajdzie, pomimo to, że tak naprawdę obrotami i w największym stopniu szarpią oczywiście inwestorzy zagraniczni, ale oni głównie skupiają swoją uwagę właśnie na spółkach tych największych, bo gdzieś im zależy przede wszystkim na płynności, żeby mogli wchodzić, wychodzić, żeby mogli w jakiś sposób oddziaływać na te spółki notowane na warszawskim parkiecie. I oczywiście zerknijmy sobie na wykres, jak to wygląda. Mamy spółkę, która dzisiaj najbardziej traciła, a skoro już ją tutaj mam, to mamy Bumech, czyli dzisiaj nam Bumech poleciał dosyć znacznie i zerknijmy, widzimy oczywiście tą zrzutkę, zerknijmy na wykres tygodniowy, tak więc widać, że tutaj po tym ruchu wzrostowym mamy teraz tą tendencję spadkową, która się teraz utrzymuje, tak więc no, w tej chwili ciężko cokolwiek jest powiedzieć pozytywnego o Bumechu, jest to wydźwięk bardziej negatywny. Trzeba przede wszystkim poczekać na moment zatrzymania się i ewentualnie wtedy podejmować decyzję, co tak naprawdę z tą półką można zrobić. Zresztą jak widać, ona w długim terminie cały czas gdzieś jest sukcesywnie zrzucana. Jeżeli chodzi o Getin Noble za to dzisiaj mamy to odbicie, które jest widoczne na wykresie dziennym. Zresztą po tych negatywnych informacjach gdzieś mieliśmy to oberwanie, taką lukę cenową i dopiero potem mamy te momenty odbicia i tak naprawdę wracamy do tego punktu równowagi, który gdzieś tutaj się wyznaczył, tak więc no zobaczymy, na ile sił wystarcza. Być może stoją za tym jakieś inne informacje, o których nie wiemy. Jeżeli wiesz cokolwiek na tym, co się wydarzyło w całym holdingu czy w Getin Noble, czy rzeczywiście może pojawił się jakiś kapitał, stąd mamy te wzrosty, to na pewno to będzie ciekawa informacja dla wszystkich, co za tym tak naprawdę stoi, bo cały czas
wydźwięk całej grupy Getinu jest negatywny i tak naprawdę ciężko coś cokolwiek tutaj powiedzieć. Tutaj naprawdę kluczową informacją będzie to, czy pojawił się jakiś fundusz, pojawi się jakaś instytucja, która będzie chciała dokapitalizować Getin i tak naprawdę myślę, że to będzie mogło spowodować naprawdę solidny wystrzał na tej spółce, bo pozytywna informacja, myślę, że wszyscy tutaj czekają i gdzieś wręcz akumulują się pod tego typu informacje, tak więc pytanie, czy ona nastąpi i kiedy ona nastąpi, na pewno warto gdzieś to śledzić, bo być może będzie miało to zupełnie inny wpływ na wykres właśnie tej spółki. Tak więc, jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to oczywiście daj łapkę w górę w formie wdzięczności. Dla mnie to Ciebie to nic nie kosztuje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to również do tego Cię zachęcam. I oczywiście jak najbardziej podziel się ze wszystkimi oglądającymi Twoimi przemyśleniami na temat tego, co obecnie się dzieje na rynku giełdowym, czy również rynku kryptowalut. Tak więc pozdrawiam Ci i życzę Ci jak zawsze zyskownych inwestycji.